Jutro o godzinie 18 piłkarze GKS-u Tychy podejmują lidera pierwszej ligi Wigry Suwałki i między innymi na temat tego spotkania porozmawiamy z trenerem GKS-u Tychy, panem Kamilem Kieresiem. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Panie trenerze, najpierw chciałbym zapytać jednak o podsumowanie. Za nami 6 spotkań, w których drużyna zgromadziła 7 punktów. To chyba dobry wynik jak na Beniaminka pierwszej ligi. Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest powiedzmy to, co za nami, to jakiś kapitał, tak? Tych 7 punktów w 6 spotkaniach. Wydaje mi się, że to, co najważniejsze, przede wszystkim przed nami. Tam ukryte jest, powiedzmy, to, co można wydobyć. Wiadomo, z jakiejś tam perspektywy tego, jak graliśmy w tych 6 spotkaniach, można powiedzieć, że większymi fragmentami każdego z tych spotkań byliśmy drużyną dominującą. Potrafimy sobie stwarzać sytuacje, potrafimy odrabiać straty. Wydaje się, że byliśmy w stanie zapracować na troszkę lepszy bilans punktowy, ale nie chciałbym przede wszystkim, żeby oceniać to w tym momencie przez pryzmat frustracji, niedosytu. Myślę, że musimy mieć w tym wszystkim pokorę, cierpliwość, patrzenie na to, że jest obrany kierunek i podążać w obranym kierunku krok po kroku, bo co by nie mówić, cały czas pracujemy na coś, co chcielibyśmy zobaczyć finalnie tutaj w Tychach. W większości tych spotkań oglądaliśmy dwa zupełnie różne oblicza GKS-u Tychy. W pierwszej połowie drużyna gdzieś tam bardziej się broniła, w drugiej połowie atakowała. Często wynikało to ze względu na wynik. To była kwestia gdzieś taktyki, czy to jest bardziej kwestia mentalna? Różne jest podejście do spotkań. Przede wszystkim jesteśmy tutaj po przyjściu moim do Tychów nastawieni na pracę w grze ofensywnej, tak żeby drużyna potrafiła kreować sytuację, chciała posiadać piłkę. To jest dla nas kierunek. Wydaje mi się, że z pozycji tych 6 spotkań, jeżeli chodzi o fragmenty gry defensywnej, gramy stabilnie, ale przytrafiają nam się indywidualne błędy, które często, powiedzmy, decydują o tym, że to przeciwnik otwiera wynik, ale też patrzmy na to, że przede wszystkim w tej lidze jesteśmy Beniaminkiem. Mamy tutaj przede wszystkim za rywali drużynę, które też mają swój potencjał, które też przyjeżdżają z elementem taktycznym, zazwyczaj się cofają i chcą grać z kontry. No, borykamy się z różnymi problemami. Nie każdy fragment gry jest dla nas. Nie jesteśmy jeszcze faworytem rozgrywek, tak żebyśmy wychodzili, powiedzmy, od początku do końca dominowali. Każdy by tak chciał, ale przede wszystkim na boisku jest rywalizacja. Na razie musimy się zadowalać tym, że powiedzmy z przebiegu całych spotkań to my większymi fragmentami dominujemy nad rywalem i choćby ten fakt mnie cieszy, ale na pewno są momenty, które nie zadowalają zarówno jak i mnie, jak i kibiców i nad tym musimy ciężko pracować. Po prostu dużo jeszcze pracy przed nami. W ostatnim spotkaniu zabrakło Jakuba Świerczoka i Marcina Radzewicza. Jak wygląda teraz sytuacja zdrowotna tych zawodników? Jak wygląda sytuacja kadrowa przed spotkaniem z Wigrami? Sytuacja kadrowa jest taka, że na pewno jeszcze zabraknie Marcina Radzewicza. Ten uraz jego nie jest groźny, ale jeszcze nie do końca zaleczony. To już powiedziałem, liga jest długa, Marcin ma też swoje lata, nie możemy ryzykować jego zdrowia. Pozostali zawodnicy są do mojej dyspozycji, ale też to, co mówiłem przed wyjazdem do Bytowi, że nie spoglądamy na absencję zawodników jako alibi, że nie mamy, mamy potencjał ku temu, żeby z Wigrami walczyć tutaj u siebie o 3 punkty. Są inni zawodnicy, którzy może nie wystartowali do sezonu z pozycji pierwszego składu, ale są to zawodnicy, którzy są gotowi, którzy są głodni gry i na pewno te szanse dostaną. Wigry Suwałki, 6 wygranych spotkań, 1 remis, ostatnie zwycięstwo ze Stalą Mielec 6-0. Chyba dobry moment, żeby w końcu przerwać tą dobrą serię zespołu z Suwałek. Analizując rywala, wydaje mi się, że przeciwnik w wielu spotkaniach nie miał tak aż dobrych momentów przewagi na boisku, jaki na przykład wypracowała drużyna GKS-u Tychy, ale przewaga tej drużyny nad nami w tych pierwszych 6 spotkaniach jest taka, że przede wszystkim jest to drużyna skuteczna w działaniach zarówno defensywnych, jak i ofensywnych. Właśnie o to w piłce chodzi. My wypracujemy przewagę, ale jeszcze nam brakuje właśnie takiej skuteczności. Czasami to jest detal, być może centymetr, ale właśnie wszystko trzeba zrobić, żeby taki centymetr czegoś negatywnego wyeliminować. Wydaje mi się, że
to Wigry przyjeżdżają tutaj jako lider, trzeba to uszanować. Wypracowali sobie te punkty w tych spotkaniach. My jako drużyna, powiedzmy, znajdująca się w dalszej części tabeli, ale mająca swój potencjał i jest świadoma tego, że jest w stanie tutaj rywalizować z liderem o 3 punkty, no musi zdecydowanie lepiej zagrać. Przede wszystkim musimy zagrać stabilnie całe spotkanie, wrócić do takiego rytmu, jak udało nam się wypracować w meczu z Górnikiem Zabrze, że w tamtym spotkaniu mentalnie byliśmy w każdej fazie meczu bardzo mocni, bo mocno zaczęliśmy spotkanie, po zdobyciu bramki się nie cofnęliśmy, tylko dalej szukaliśmy drugiej bramki, dobrze rozpoczęliśmy drugą połowę, powiedzmy po niestrzeleniu karnego nadal atakowaliśmy, gdy straciliśmy bramkę, nadal było nas stać na to, żeby tą bramkę zwycięską zdobyć i takiej mentalności życzyłbym sobie jutro w meczu z Wigrami i do tego będziemy dążyć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.